Profesorze, skoro jesteśmy właśnie przy końcu powstania, jak pan wspomina koniec powstania? Cóż, no więc koniec powstania, no jest, jeśli chodzi o nas, to jest pierwsza rzecz, to jest już oczywiście zawiadomienie, że mamy się zebrać wszyscy rano o 10 godzinie, prawda, i tam żarujemy. No i to jest jeszcze chyba dwa dni przygotowanie i ja dostaję rozkaz. W naszym batalionie jest 18 Żydów. Wobec tego moje polecenie, mam dokładnie, gdzie w jakim kompanii, odprowadzić każdego Żyda do zupełnie innej kompanii, gdzie jest nieznany, prawda? Dostaje legitymację na polskie nazwisko, polskie tak. Ale chodzi o to, żeby był w innej kompanii, gdzie jest nieznany. I myśmy to jeszcze, udało się nam to zrobić. Wszyscy Żydzi, którzy byli u nas, ocaleni, ani jeden nie był dzięki temu. To była pierwsza ta. No i teraz druga. Punkt pierwszy regulaminu wojskowego mówi: w przypadku dostania się do niewoli wykorzystuj każdą okazję na ucieczkę. No i wobec tego umawiam się z kolegami. Czterech kolegów. Jesteśmy obok siebie. Wiemy, że my będziemy maszerować z Warszawy, prawda? Będziemy wsadzeni do pociągu dopiero daleko od Warszawy, prawda? No i wobec tego tak się umawiamy, że będziemy wszyscy, to były chyba piątkowe zespoły w jednej piątce, no i przy pierwszej okazji uciekniemy. No i teraz cóż, maszerujemy, prawda? Co pewien okres czasu przerwa i Niemcy z boku są też w pewnych odległościach, ale w pewnych odległościach. I wjeżdżamy na szosę. Na szosę, po której my idziemy po prawej stronie, a po lewej stronie są i ludzie idą, prawda? Mało tego, jadą wozy takie wiejskie, prawda? Konne. No ale oczywiście strażnicy co pewien okres czasu po lewej, po drugiej. No i oczywiście decyzja ucieczki. I ucieczka jest taka, że przechodzimy po prawej stronie, jest taki murek przed domem. No i ja ze swoim dowódcą przeskakuję na drugą stronę. Mija to, prawda. No oczywiście, jeszcze był taki epizod, prawda, ale też nie będę tego opowiadał, no, że już jesteśmy, leżymy za tym murkiem. No i przechodzi cały ta masa, prawda, i tam ich tam do jednego obozu, potem już ładuje do pociągów towarowych i wywożę do obozu. No a to okazuje się, że to jest dom drużnika, prawda, który od razu nas z miejsca, prawda, chowa nas w piwnicy. Jak już cały wszyscy przyszli, no to na górę, prawda, oczywiście mówię, dobrze, przenocujecie u mnie w piwnicy, prawda, a jutro wyjdziecie, bo ludzie normalnie chodzą już pod Warszawą, prawda, już. No i w ten sposób nam się udało. Okazało się, że mój, prawda, kolega, z którym uciekli, mój dowódca, miał krewnych, prawda, niedaleko mieszkających. Dotarliśmy do nich, prawda, przenocowaliśmy. No jeszcześmy się tak dobrze, bo wyszliśmy też już po cywilnemu, prawda, no jeszcze człowiek się tam dobrze przygotował, prawda. No mieliśmy pieniądze, bo myśmy zdobyli, prawda, parę razy, prawda, paręset tysięcy złotych, prawda, na czasie tej walki. I każdy z nas już miał potem po parę tysięcy, prawda. Ja miałem chyba kilkanaście tysięcy złotych, prawda. No i potem wyszliśmy na stację i pojechaliśmy. Ja pojechałem, mój wujek w Górach Świętokrzyskich prowadził roboty, prawda, do Kielce, mieszkał w Kielce. No i przyjechaliśmy. No, mój dowódca wysiadł wcześniej, prawda, po drodze, bo
jego stryj był księdzem tam gdzieś, prawda. No ja tam dojechałem szczęśliwie, prawda, oczekuje się człowiek. Były te patrole niemieckie, które zatrzymywały, jak udało mu się dostać do tego. No i okazało się, że mój wujek pracuje, prawda, z Mirniczym. Tam pracuje w jednej wsi. No już tam dowieźli mnie do tej wsi i ja oczywiście spadłem na strychu. No ale sytuacja była taka, że to mój stryj miał taką chatę miejską, wynajmował. No i w pewnym momencie w jednym pokoju przyjechała znowu oddział armii niemieckiej i oficer niemiecki zamieszkał. A ja byłem na strychu, prawda? No więc jak jego nie było, no to mnie przenieśli do jednego chłopa, prawda? No i ostatecznie skończyło się na tym, że mieliśmy rozkaz jednak w przypadku ucieczki, to dostanie się do Krakowa. No, tam był oddział podziemny, my tam już ci chłopi, prawda, zorganizowali spotkanie, to było wspaniale, bo paru tych żołnierzy, prawda, z dowódcą. No dali mi taki fałszywy dokument, prawda. No i ja dojechałem, prawda, do Krakowa, bo tam miałem rodzinę. I w Krakowie od razu z miejsca zameldowałem się. I już byłem, prawda, raz na tydzień miałem kontakty. No myśmy nic nie robili, czekaliśmy, prawda, na ewentualne uderzenie, jak ruszy polska armia, prawda, żeby pomóc. No ale to nie. No i tak się jakoś ocalałem, prawda. I tak bardzo krótko, prawda, zapisałem się na uniwersytet już. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.